No cześć piękni, z tej strony Bury. Witam w kolejnym odcineczku z grania w Goticzka Archolos. Co to za mapa jest? To te skarby. To nie jest ważne w tym momencie. Co mam tutaj zrobić? Pomiędzy to kłębka, to główny quest, przemowa odkrycie. A, przystanie łotrów moglibyśmy ogarnąć. Dirk, u Tomasa, Zero. No. Devir. Mężczyźni w okolicy dźwigu i wieczne odpoczywanie, którego nie zrobimy teraz. Okej, to możemy w sumie w pierwszej kolejności się teleportować stąd do... Chyba do miasta, prawda? Albo do przystani tych... Świrów. Znaczy nie świrów, tylko wiecie o co chodzi. Łotrów. Więc możemy tak zrobić. Bo tak wiecie, standardowo najpierw questy poboczne, a dopiero później główny wątek. Teleportacja. No dobra, to przystanie łotrów, bo jest druga. Mowa odkrycie. Potencjalni kandydaci. Dobra, to szukajmy. Wątpię, żeby był to Tiago. Ty jesteś jakimś kurwa piratem zwykłym. No, jestem pewien, że on jest jednym z nich nawet. O co chodzi? O interes twojego życia, kolego. Dajesz mi 75 monet, a zyskasz nieco złota. Proste, co nie? Tak, klonowanie temu w Tibi. Cóż, niech będzie. Takie interesy to ja rozumiem. Oto twoje... Moment. Co to jest? To nie monety. Ha! Złoto jak z... Chwila. Spada! Czy on mi dał bryłki? On mi chyba dał bryłki. I myślę, że na tym można zrobić. Muszę tą kopalnię odwiedzić w końcu, ale jakoś tak mi się nie chce tam iść, bo mnie to wkurzało. Będę musiał jakiś odcinek z tego zrobić, ale będę musiał być przygotowany mentalnie na to, co się może tam wydarzyć. Słyszałem, co zrobiłeś z Benem. No! Powiedz mi, jaki jest twój sekret? Nie wyglądasz na jakiegoś zabijaka. Mogę ci powiedzieć. Ale tylko jeśli obiecasz nikomu tego nie rozpowiadać. No to chyba oczywiste. Masz moje słowo. Regularnie piję mikstury wzmacniające. Zwiększają siłę i wytrzymałość bez potrzeby długiego treningu. Swoje kosztują, ale efekty są zdumiewające. Aha, to robimy tego questa w ogóle. Sobie może chciałbyś wypróbować. Nigdy jeszcze nie używałem niczego takiego. Jest ryzyko jakichś skutków ubocznych? Ja piję to regularnie, a jeszcze nic mi się nie stało. Chyba nie ma się czego obawiać. Dobra, dawaj to! Daj mu... Zwykły eliksir przemiany dajmy. Bo mocno mógłby go zabić, a może średnio będzie śmieszny. Wyrzygał. Nudy. Co to jest za obrzydlistwo? Sam sobie pij te paskudstwa. Mhm, czyli średnio nic nie zmienia. Pewnie tylko mocny będzie miał jakieś efekty. Ej, Pierro, masz coś ciekawego? W tym rozdziale, bo ja nawet nie wiem, czy oni co rozdział coś nowego dostają. Chyba nic ciekawego nie masz. Berter. Pcham ją. Nie widzę. To wiem, ale po co i dokąd ją pcha? Nie widzisz, że ledwo oddycham? Pomóż mi ją dopchać, to wszystko ci opo... No dobra. Odsuń się, pokażę ci, jak to się robi. W takim nierównym moście to nie polecam. Gdzie ta armata jest w ogóle? Tutaj, okej. Okay. Hej. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dzięki za pomoc. Swoją drogą jest... Widziałem cię podczas turnieju. Niezłe przedstawi... Dzięki. Powiedz mi, dlaczego przepchaliśmy armatę aż tu? Długa historia. Mieszkam w chacie z moim kumplem, Saulem. Jakiś czas temu... A, to ten. Temu pewnie do potrawki coś dorzuciliśmy. Początkowo było to nawet zabawne. To podciął mi nogę od krzesła, to podrzucił martwego szczura do łóżka. Od jakiegoś czasu, gdy byłem na polowaniu, musiał mi dorzucić do kotła jakiegoś paskudstwa, bo po obiedzie tak zaczęło mi się w brzuchu gotować, że aż do Adanosa o siłę się modlę. Mówiłem mu, że nie mam ochoty na te dziecinne... Armatą mu wysadzi chatę? Od czasu turnieju Saul chodzi cały czas skacowany i narzeka, że pęka mu łeb. Obudzimy go małym hałasem. Gdy usłyszy armatę już mamy. Wróciłbyś jeszcze na molo po kilku... Zaraz wrac... Dobra, to już podoba. Jesteś pewny... Na co się może stać? Wycelowałem kawałek nad nim. Co najwyżej chata... Dla świętego spokoju...
Właściwie... No, widzisz. No dobra. Co tu chłopaki w ogóle robią? Hej, ty! Tak, ty, podejdź tu! Chcesz być częścią małego przedstawienia? W czym problem? Widzisz, mamy tutaj mały zakładzik z chłopakami. Podołam każdemu wyzwaniu, jakim przygotowali do tego beczkę, wypchano. Chcemy, by ktoś z zewnątrz to zrobił. No! Dobra. Oj, trudne. Trudne się wy... No to nawiązanie do filmu Klocucha mi się podoba. No i coś... Na kartce nie śpi przez tydzień. O kurde. Ale proto... Zamkniętymi oczami nie śpiać przez tydzień? No to nie wiem, czy to jest sens. Nie spać przez tydzień. Mi się wydaje, że to jest niemożliwe w ogóle dla człowieka. Wydaje mi się, że już po dwóch dobach, trzech, to są takie halucynacje jakieś i... no nie, wydaje mi się, że nie da się nie spać przez tydzień, że to jest fizycznie niemożliwe. Myślę, że jakbyśmy sztucznie utrzymywali próbę niespania przez tydzień, to myślę, że to doprowadziłoby do śmierci człowieka, tak zupełnie szczerze. Tak. Świetnie. Zaraz, czego? A, ja szacunek miałem sobie zdobyć u chłopaków, którzy są bójka. Ja już kuźwa pokonałem dużego bema, to mam wszystkich w dupie. Szacunek to ja mam chyba. No dobra, 380 jak z papiechotą nie chodzić, nie? W sumie w tym wypadku chyba trochę tak. Simon. Mam głowę pozacza. Proszę, to dla ciebie. Już chyba wszystko mu sprzedałem, co można, tak? Tak, bo mi oddał część głów, okej. Okay. Jeszcze raz, a się doigrasz. Ale chłopie, przecież ty chciałeś się też wpizgać. Nieźle. Jestem. Hej. Co? Nazbierało się tutaj. Zabroniłem moim ludziom wdawać się w niepod... No dobra. Chcesz się sprawdzić ze... Chętnie. Nie, czemu tak? Dobra, to będzie dłuższe niż przypuszczałem. Z reguły większość NPC-tów, jak chciał walczyć na pięści, miał jakieś chyba zredukowane odporności. Ten całkiem wytrzymały. Chociaż jakoś to idzie. Zacząłem grać wczoraj w Alexa tak na poważnie. Dwójeczkę oczywiście. Powiem wam, że na PS5 to on chodzi tak... 60 klatek to jest coś, do czego dążę, ale nie zawsze wygrywa ten pojedynek, właściwie rzadziej niż częściej, ale bardzo grywalnie jest ostatecznie, nie wiem. Powiem wam, że kiedyś tak byłem maniakalnie na te 60 klatek nastawiony, od pewnego czasu już tak na to nie zwracam uwagi. Grunt, że tam jest 40+, nie? I to, żeby to było stałe, żeby to nie szarpało. Ale jest sporo bugów, na przykład byłem w takim miejscu, gdzie jak kogoś was stanąłem na jakiejś skrzynie, to Jax, główny bohater, tego złamało w pół. Oczywiście nie to, że zginąłem czy coś, tylko normalnie jego model się połamał. Albo były znikające tekstury jakieś w jednym miejscu. Dialogi czasem, jak gadasz z NPC-tem i macie towarzysza, który chce coś wtrącić, to co wtrąca czasem NPC jest jakby wyrwane w ogóle z innych dialogów. Tam to nie ma, kompletnie nie ma sensu. Mówię wam, to jest hardcore. Jak oni mówią o czymkolwiek, tak nagle z dupska, nie? Ale ogólnie sam system gry, czyli wiecie, eksploracja, fajny zrobiony świat, dużo questów, nie? Dialogi. Często sztywne, ale czasem całkiem niezłe. To wszystko mi się naprawdę bardzo podoba. Ja też jestem po prostu fanem gier w stylu Gothic, tak? I wybaczam bardzo dużo im. Zobaczymy następnym razem. Ho, 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 ale ty ma... 3 rumu dostałem, no to wow, nieźle. Dobra, dajcie mi z powrotem mój kostur. On jest... Ja?
Ty coś masz ciekawego, bo nie pamiętam. Ty miałeś chyba ciekawe rzeczy, ale... Ale chyba nie teraz. Zobaczmy jeszcze tego ze zbroją. Może jakoś nowy pan też ma ciekawy. Ciężki pancerz południowca, ale on daje tylko dużą odporność na ogień, a mi się to nie przyda absolutnie. A tutaj? Tutaj to widzę, że głównie rzeczy, które ja mu odpchnąłem, chociaż eliksir siły, eliksir zręczności, eliksir many. Oczywiście nie jesteśmy na te rzeczy absolutnie. Kojan, coś nowego? Chcesz miksturkę wypić? Pan miksturki nie chce pić. Dinkel? Też nic nie chcesz ode mnie. Homer, a cię nie uwolniłem? Wiesz co? Przecież ja zapłaciłem chyba za jego wolność. Sensu. Pozwolisz? Ty bezczel... Słucham? Wkurzasz mi! Jak ci przywalę młotem w łeb, to się na... Co jest z tym gościem nie tak? Zabiję go. Ale jazda. Ale się znerwowało na mnie. Co to było za broń w ogóle? Maczeta południowca. Teraz zapodarza 10. Pamiętam, bo już o tym też wspominałem, że w nocy kruk jak doszły te maczety, to ja pierdziel, tak mi się podobały te bronie. Zawsze chciałem nimi walczyć. Dobra, mam wrażenie, że tutaj już może nikogo nie znajdę. Może, a w karczmie w sumie nie sprawdzałem. Mam... Masz! Po tym, co odwaliłeś na turnieju, wszyscy nadal... No dobra. Mam wrażenie, może dużemu Benowi coś dam. Pierro. A, to jest tą gadanty, jesteś nowicjuszem. Z tego, z profilu tak nie było widać, że to pancerz nowicjusza, znaczy szata w sumie. Chyba nie wiem, może pójdziemy gdzieś w bagno. Już nie wiem, czemu tam miałby kogoś... znaleźć. Tę miksturkę by chciał pić, ale zobaczymy. Te dwie mikstury mam, to w sumie kurde, niewiele osiągnąłem. No taka akrobatyka kuźwa nie działa w wodzie głębokiej. Może, nie wiem, zapisywałem przed chwilą grę chyba, ale... Na wszelki wypadek zapiszę raz jeszcze. Nie sądzę, żeby tu mogło mi coś zabić teraz, jestem bardzo silny. Jak tam w ogóle moje statystyki odporności. Zajebiste, no dobra. Może system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem uruchomię. Mam wrażenie, że tu wszystko wybijałem i to nawet chyba jeszcze w tym rozdziale, więc nic nie powinno się zrespić pomiędzy rozdziałami. Znaczy w tym samym rozdziale, bo pomiędzy owszem. Czy mam jakieś... A, ja mam jakieś bardzo krótkie rysowanie. Zobaczmy, zróbmy tak. Nie, nic tu nie znajdę chyba. Dwie postacie powinienem znaleźć. Teraz chcę się napić. Nie no, przejdźmy się tą ścieżką, może do tego dokarczmy. Ktoś po drodze rano. O nie, tutaj zwłoki, które już kiedyś ogarnąłem. Tutaj nic nie ma. Dobra. To nudy. To jeszcze, dobra, jeszcze spojrzę w tamtą stronę. Nie wiem, a nuż coś się uda. Jeśli nie, chociaż nie, tutaj chyba. Nie, tam była jakaś ścieżka do miasta. Może ktoś to na ścieżce do miasta będzie stał. Wiecie, jak to jest z questami, nagle się spawnują NPC-ty specjalne po to, żeby quest to wykonać. To jaskinia jest pusta. Na ścieżce. Chyba nikogo nie ma. To nie wiem w sumie, jak wykonać tego questa na razie. W sumie tam chyba naprawdę w tej przystani to większość typów to... Odpytałem, o Rdesty się przydadzą na pewno. Jak to w Gotiku wszystko robi się Rdestu polnego. Zresztą to chyba jest akurat... A nie, tu są jakieś mopki do zabicia. Akurat chyba... Tylko w tej części gry aż tak. Czy w tym modzie. Jaką miałam siłę magiczną? 15% obrażeń, znaczy 15 punktów obrażeń chyba. Jakby procent to było, to chyba P.
Chociaż w sumie nie. Biorąc pod uwagę obrażenia zakręć, te 15 punktów byłoby lepsze w tym momencie zdecydowanie. 15% to dopiero nie wiem, przy jakichś naprawdę silnych zakręciach, a takich na razie nie znalazłem. Aktualnie te, wiecie, ładowane. Nie miałem ten. Ładowałem lancę. Ja się opekiem w ogóle zrobiłem w tej gierce. A pierwsze, Rager sobie rzuca zaklęcia, wszystko ginie. Mana się ładuje w międzyczasie, to jest złoto. Dobra, to na razie odpuścimy sobie tego konkretnego questa, bo nudy. Jakulą w pot trzeba wykonać, tak, to jest quest, którego chcemy zrobić znowu i bardzo mi się podoba. Ciekawe, czy tam tego i zginie. Muszę nagrać ten odcinek, jeszcze pół godzinki granka, nie? I potem Feleksika idę napiżdżać. Normalnie gościu na konsoli jest grany Feleksik. System walki w Feleksie dwójce, dużo... Dużo lepszy to może mocno, wiecie, hiperbola, ale tak jest inny, wygodniejszy, przyjemniejszy, bo tamten Felex 7 to był taki kuźwa już ciężki. Zarządzanie tym kuźwa tą staminą cały czas. Ona się naprawdę szybko kończyła. Na początku każda walka to było po prostu wyzwanie praktycznie nie do przejścia. Tutaj w dwójce jest to zrobione tak przyjemnie i te walki mają sens. Mortis, ty kuźwa, co ty robisz w ogóle? A. Jak życie? Jak życie? Nie jestem bogaty. Takie życie stare, no. Ja znalazłem skarb. Ale może nie będę cię wspominał. To leży kiełbotnego węża, tak? Spoko, on chyba był potrzebny do jakiegoś questa, dlatego się porespiły. Ha, chyba tą truciznę się robiło na Bena. Ty może chcesz się napić, Rębacz? Miałbyś może ochotę rozprostować... Jasne! Kto by nie chciał iść na polowanie z... Daj znak! I on chce wypić eliksir. Spoko. Temu damy silny. A z tym się nie będę pierdzielił. Nie lubię gościa. Na pancerzek mamy kuźwa konkretny, powiem wam. Podoba mi się. Nie wiem, czy ja bym go nie ulepszył, bo wątpię, że znajdziemy lepszy, chociaż w sumie kuźwa dopiero czwarty rozdział, nie? Ale jakoś tak nie wiem, nie wyobrażam sobie lepszego pancerza. Bo co, jakaś gildia miałaby lepszy, czy wilczy synowie mają lepsze? Wątpię szczerze powiedziawszy, że tamte wilczych synów są lepsze od naszego. Jeśli będzie można w ogóle zdobyć, ale myślę, że będzie można. Więc wątpię. Ale zobaczymy. Czemu ty napię... A, bo ty nie masz broni, kretynie. Napięści pizga aligatora, co za świrus. Mogli mu chociaż lagę zrespić, tak było w gotikach z reguły, że jak kość nie miał broni, to zawsze lagę wyciągał znikąd. O kurde ty, ale tego tu jest. Wiesz, że on jest nieśmiertelny, szczerze powiedziawszy. Jestem śmiertelny, tylko upadaj, tak się przyznam, okej. Okay. Ja pierdziel, 4 kwiopijce i 1000 expa, to jest złoto jakieś. A, on będzie ranny i damy mu eliksir, tak? Dobra, domyślam się, o co chodzi. On chyba musiał być ranny. Błotnego węża, skrzydła Cholerny krwiopijce. Raz cię urządlą i nawet nie poczujesz. Innym razem trucizna zabije cię w kilka dni. Mam tu do... Trucizna. Ba... Mocny eliksir, zobaczymy, co się wydarzy. Zaczyna mnie palić! Całe moje ciało płoń! Coś ty mi da! Gość został jaszczuroczłekiem, tylko jakąś gorszą jakimś gorszym, biedniejszym wydaniem. Ja piję rdziele. Ale beka. Fajny. Nie zniknął. Normalnie się rozpuścił w powietrzu. Ty zapisa. Co jest ty?
ty. Ja mam co kamen w ogóle teraz? Męże morskie są. Ho, dobra, tym to nie ma sensu ich bić, widzę. Fuck. Nie zdążyłem zrobić uniku, bo to trzeba, wiecie, ten przód tył zrobić szybki, a palce nie te ostatnio głównie na padzie trzymane. O, jestem. Ej, co się stało? Odmienił się ty, ale bugowany ten quest jest. Dobra, zobaczymy, gdzie on biegnie. Nie, po prostu zniknie. Dobiegnie gdzieś i zniknie. Ale sprawdźmy to. Meatbusters. Podleczę się, bo mogę. Niedługo się mana zregeneruje. To jest piękne, słuchajcie, to jest takie złoto. Muszę sprawdzić, jak ja mam w ogóle. Czy mam cały set tego. Można jeszcze pas mieć, bo to jest set maga wody, prawda? On chyba biegnie tutaj do tej jaskini, tak? Tak, dobra, to zaraz tam pójdziemy. Przypomnę tylko amulet maga wody i dwa pierścienie maga wody. Jeśli będzie można znaleźć pas maga wody, to się zastanawiam. Albo lepsze sety, które jeszcze bardziej regenerują manę. Jeśli nie, to znajdziemy ten pas maga, który zwiększa obrażenia magiczne. To przywoływanie trochę mnie zawiodło, bo... O, co jest ty? O, powrócił do swojego stanu! Rebeka. Mam pięć wichru gdzieś? O nie. Ja będę wolącym, to nic nie robię. Dobra, na chwileczkę dajmy pięć wichru pod... A ja pod piątkę nic nie mam. Pod piątkę. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Myślę, że zaraz się może na mnie obrazić ten Rembar, więc się uleczę trochę. Chociaż nie sądzę, że miał jakieś turbo obrażenia, ale zobaczymy. Tutaj jest. Coś ty mi dał do wypicia. Widzisz, jak wyglądam? Widzisz moje ręce? Przez ciebie nie mogę nawet dobyć miecza. Nora! Nic tu nie ma. Nic tu nie ma, nudy. Dobra, a mogę wypić sam tą słabą? Nie, nie mogę. To nudy. No myślę, że jak średnia nic nie działała i to słaba też nic nie zrobi. No dobra, to co? Idziemy z powrotem kulę odpalić komuś w chatę. I może akurat przy okazji znajdziemy kogoś, kto chce skosztować ostatniej dawki eliksiru. Patrz, już many, ja pierdzielę, to jest życie. To ona się naprawdę szybko regeneruje. 92? 56, 4 na sekundę chyba, tak? Czy... Nie, na sekundę to nie, no ale na kilka sekund. To zarąbiście, szczerze powiedziawszy, nie? Bo z reguły jak jest jakieś stado potworów, to wystarczy rzucić to zaklęcie, coś odbija i oni umierają. I później jakiś czas jest czas, żeby regenerować manę. Leczyć się mogę zawsze tym praktycznie. Zajebiście, posłuchajcie. No nie mogę się nacieszyć. Jak ten mag wydaje się silny. Oczywiście nadal niektóre potwory sprawiają problem dla maga, ale to wtedy kosturem rozwiązujemy sprawy jakiś tam. Jest git good. Ciężki mag bitewny w zbroi rycerskiej. Lucy. Aż się wyracik poderwał. Siedził, ja pierdzielę, jaka moc drzemie w tym magu. Wyracik wie, o co chodzi.
Duch chce coś wypić? Ty. Duch? Nic głupszego nie mogłeś... Coś ty powiedział, idioto? On mnie poskłada, coś czuję. A nie. Ale przynajmniej sobie na jego itemach zarobimy, nie? Ten łuk wygląda na taki, który można fajnie sprzedać. No, coś tam będzie warte. O, to jest trucizna. Już chciałem wypić. Mówię, o, mam mikstur życia. Ale po chwili sobie już wspomniałem, ze spięć. Moja głowa. No już dobrze, wygrałeś. Ale spróbuj jeszcze... Wybacz, chyba trochę przesadziłem. Nie chciałem zrobić sobie z ciebie... Dobra, dawaj. Dzięki. Smakuje jak stary... Od razu się czuję lepiej, po stanie zdrowia tego nie widać. Okej, ale przynajmniej zadowolony z życia. Wszystkie mikstury dane. Eksperyment tak średnio mam wrażenie udany, bo no nie przemniło do końca nigdy żadne stworzenie. Bo nikt nie chce być półzębaczem. Dobra, barter. Mamy wszystko, co trzeba. Bawmy się. Świetnie. W takim razie bierz po... Zaraz, a kula? Wiesz, okazało się, że jedna była... Dobra, jedziemy z tym. Muszę odpalić pochodnie, tylko udało się zrobić o tym. Hej, co się wydarzyło? Co słychać? Jest... O cholera. O kurde! Ty, z chłopa nic nie zostało. Ja pierdziele, rozerwał go na strzępy. A niech to Beliar! Mówiłeś, że wycelowałeś ponad nim. Tak mi się wydawało! Skąd miałem wiedzieć, jak poleci kula? Nigdy z czegoś takiego nie strzelałem! Nie strzelałeś nigdy z armaty i postanowiłeś pierwszy raz tego spróbować, celując do innego człowieka? Skąd miał... Zrobimy tak! Jeśli ktoś się będzie pytał... Chcesz wmówić wszystkim w przystani, że Saul sam zastrzelił siebie z armaty? Ludzie wiedzą, że był krętaczem i miał te swoje dziw... Oddam ci wszystko, co udało mi się z... Dobra. Dobrze, już dobrze. I tak nie przepadł. Cholera! Trzeba uciekać! Co tu się dzieje? Saul próbował wykręcić kolejny z tych swoich głupich żartów. Nie wiem, jak to zrobił, ale... Że co? Czy to jest w ogóle możliwe? No dobra, facet gra. Wszyscy widzę. Mają w dupie prawdę. Nie, normalnie, no wiecie. Strzelił do siebie z armaty, zdarza się najlepszym, nie? Wiesz, co chodzi, ziomuś. Co za bzdura. Piękne. No dobra, to my się teraz wyteleportowujemy stąd. W ciomeczku. I idziemy chyba do... szukać tego koła zębatego, więc musimy się teleportować jakoś rozsądnie. Zaraz. A, mogę się teleportować do Archolos jeszcze. Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale możemy się teleportować do mojej chaty. Ale w sumie będzie bliżej... chyba... do Inosa. A tak w sumie zajrzę do naszych ziomeczków. Czy przypadkiem... jakiegoś questa nie mam od Winstona na przykład? Nie. Jakieś może zrobiłem zlecenie, nie pamiętam. Nie. To jeszcze został Grucha. Czy Grucha coś od nas chce? Dobrze, że przyszedłeś. O. Jesteś oskarżony o kradzież. O cholera, powróciło to. Nie mam zamiaru, żeby odpokutować... Ile? 50. O! Chcę... Dobrze, 50 sztuk złota. To żyjemy, szybałem, że będzie słabo. To sobie przypomnieli po latach. No dobra, to luzik arbuzik, ale tak co jeszcze może? Ty masz dla mnie nowy pancerz, kwadrymistrzu? Bo. Nie, głupota masz, czy widziałeś standardowo? Co w ogóle za broń? Bandycka buława, buława. Hmm.
nasza takiej zbroi, więc je wydupię. Kuźwa, chciałbym mieć tyle hajsu, żeby to wszystko kupować. Ale my mieliśmy iść odebrać tego, skrzynkę piwa. Do Wilczego Leża. A właściwie powiedzieć, że teraz jest hajs. Tutaj kuźwa coraz więcej ludzi. W szóstym rozdziale to prawdopodobnie... Czy zechce mi pod... A, zapomniałem, że o tobie masz. Dobra, już jakoś wracamy do posiadania pieniędzy nawet. Spoko, jeszcze mógłbym mięso sprzedać pewnie jakieś, ale to później. Udało mi się zdobyć dla ciebie no... A, to ty, mroczny paladyn, sprzedaje się nawet... Co to za no... Dirk z Wilczego Leża. Udało mi się utargować... Widzę, że masz żył. Myślę, że oboje na tym dobrze wyjdziemy. Jeśli tak da, jeszcze jutro wyślę do niego. Zrobimy tak. Jeśli Dirk dotrzyma... No i trzymaj jeszcze kilka butelek paladyna. No i super. Dostawa jeszcze nie do... A. Trochę hajsu wpadło, trochę tych piw wpadło, one się pewnie przydadzą. Jeszcze nie wiem, czy jeszcze znajdziemy jakiegoś klienta. Nie wiem, czy byłem gdzieś, gdzie można było tego opchnąć. Wątpię, że będą handlowali z przystanią, kuźwa. Ej, ty... Coś jeszcze powie ciekawego? Nie. Ty coś miałeś ciekawego? Nie. Tylko jedzonko. Dobra. Czyli tu na razie mamy wszystko. Czas decyzji to chyba ten questik, nie? Tak, dobra, nieważne. To zostało nam w sumie znalezienie tego koła zębatego na razie. O, to będzie najlepiej w sumie tędy pójść. Goniec Araxos i do węglarzy. Będzie nawet szybciej niż teleportować tej Wilczego Leża. Więc Werygicior, zapiszmy game'a. Chyba trzeba będzie naokoło tam pójść, no. Mam jakąś kuźwa szybkość, żywność, potrawka szybkości, ona taka żółta jest, co jest barszyłowy, to nie. Wydaje mi się, że nadal jest to szybsze niż cały czas skakają robotyką, aczkolwiek trzeba byłoby to sprawdzić. No niewiele już zostało węglarzy w tym obozie. Teraz się dobrze i to dobrze idę. Dobra. Nie ma czego plądrować. To jest piękne w graniu magiem. Dobra, widzę pierwsze plamy krwi. Ja tutaj zabiłem kiedyś tego. Smoczego zębacza. Chyba jedynego, którego do tej pory spotkałem w tej grze, ale mogę się mylić już, bo nie pamiętam. Ale była walka, powiem wam, ciężki przeciwnik. Dobra, tam widzę zwykłego zębacza na pewno. Tutaj coś jest ciekawego? Chyba nie. Zwykły zębacz tam wiecie. Jest i guma. Właśnie. Co? Jakąś rękę znalazłem. Niedobrze chyba. Się rozejrzeć po okolicy. Się rozejrzyjmy. Może tam plamę krwi muszę zbadać. A nie, tam się pojawił kuźwa smoczy zębacz. Nie jest fortunnie, szczerze powiedziawszy. A, no dobra, spróbujmy go tam. Jak to wygląda? O, fatalnie. Dobra, to ty lamusem jakiś jesteś. Zakrwiona kartka z okolic Wilczego Leża. No i tutaj chyba ktoś spadł. Tak, tam widzę zwłoki w wodzie. Dobra, przeczytajmy najpierw tą kartkę. W końcu dał nam się znaleźć jakąś robotę. Ludzie są tutaj strasznie nieufni, ale nie wyglądają na nieuczciwych. Miejmy nadzieję, że zapłacą nam tutaj lepiej niż na tym przeklętym Korynic. Wdzięczna, nieopłacalna robota. No okej. Okay. Uleczmy się, zanim tam skoczę, bo się okaże, że nie przeżyję tego skoku. Lajfik i lecimy! A nie, tu głęboko dość jest. Dobra. Gdzie te zwłoki? Koło zębata. Mogę zbadać te zwłoki, czy... Zawsze się kontrolem pływało? Ty. Ja zawsze myślałem, że altem.
Może tutaj w tej części jest tak. Kurwa, nigdy nie próbowałem chyba w Gothicu kontrolem pływać jak zawsze altem. Ale dobra. Jest tak, jest jak jest, można je kontrolem, jakby to się zastanawiał. Okej. Okay. Dajcie mi potrawkę szybkości jeszcze jedną. Ostatnią niestety. Ktoś tam miał skupować kuźwe rogi. Muszę zobaczyć teraz w notatniku, kto skupuje wszystkie te rogi, cieniostwora i tak dalej. Bo ja mam tego trochę w ekwipunku na pewno w tym momencie i myślę, że to jest fajny hajsik, że nawet w tausenach, powtarzam, w tausenach, 2-3 koła myślę, że może wpadną, chociaż nie będę zapeszał. Kurde, poczekaj, jak ktoś ma kupować, to może ci myśliwi. Trzeba ich zajrzeć teraz. Może ojciec ich. Mój syn. Nie. Z tą kobitką raczej gadałem już, ale sprawdźmy na wszelki wypadek. Może zagadałem zanim znalazłem ten list. Hej. Mart. Nie. Informacje ogólne. Handel wilcze leże. Zaraz, zaraz. Mam chyba tutaj kartkę taką. Tam w karczmie to wisiało, ja pierdzielę. Nie wiem, nieważne. Będziemy musieli metodą prób i błędów znaleźć gościa, który będzie chciał. Może ty? Chcesz coś do powiedzenia? Raczej nie. Ona tutaj wisiała w karczmie, pamiętam. Hej. A ty kupujesz? Masz. No, jest pierwszy 1000. Masz. 350. I ruch cieniostwora 1800. No i to jest hajsik, słuchajcie. No, pięknie. Znalazłem koło zębate i twoje... Oddali je... Można tak powiedzieć. Dopadło ich stado zębaczy. Cholera. Mogłem posłać. Najważniejsze, że odzyskałem to koło. Ulryk by... Dobrze się spisałeś. Szkoda. Pełnia życia dwa razy, mamy trochę hajsu. Fajnie, fajnie, to mi się podoba. To jest pełen sukces, bym powiedział. Devil. Hej. Chyba na ciebie postawiłem. Jak emocje? Bardzo dobrze. Zgniotę Klida jak roba. Taki pewny siebie jesteś? Oczywiście, że muszę. Postawiłem na ciebie parę monet i nie chciał... Pewnie. Mam do załatwień. Po pierwsze, przyda mi się roślina zwana smoczym korzeniem. No, a po drugie, jakiś czas temu szwendałem się przed leżem na drodze. Zanim zdążyłem go wyciągnąć... A ja mam ten miecz. Przyniosł? Zobacz. No a w końcu imienny miecz się przydał, nie sprzedawać go. O Jezu, jak jestem mądry. O tak, to jest broń. Teraz Kylid nie... Masz tego smoczego korzenia. Trochę żal mi go, ale masz. No. Prawda, to Ja że stówkę postawiłem na ciebie, a nie tysiaka. To tylko ze względu... Tylko teraz nie... Trochę słabo. Ale okej, okay, no. Quest to quest, tak? Robimy to też dla expa. A Ivy, coś możemy pogadać? Coś udało mi się ustalić? Co? Cześć, nie ma... To jest piękny dialog. Cześć, Marvin. Tomas, ale nie dotarł, uwierzę. No dobra, chyba muszę się zdrzemnąć gdzieś. No! Zabieraj się stąd! Już skuszą na mnie, a pierdziele, wygrałeś? Hej! Jak tam? Nie narzeka. Pewnie chciałbyś jak najszybciej usłyszeć, że Devir w gniótu wróci za jakiś czas. Przygotuj za... Złoto już jest w... Mhm. Czyli dopiero teraz w nęcie ta walka się odbędzie. Dobra, nieważne. To ja i klient, to piwo jest wyśmiane. Weź te kilka butelek rumu w ramach nagrody. Odkąd mamy tutaj No i gicior.
No dobra, czyli co? Idziemy teraz do tamtego gościa i zginę, czy jak on się tam kuźwa nazywa, że ten eliksir średnio działa. I musimy ten główny quest zrobić w sumie. Ja to miałem gadać w tym. Gron gadałem z nim, a Red z nim gadałem. Henki Legriff. Ale z nim gadałem chyba o nich. Nie powiedział mi chyba ostatecznie, gdzie oni są. Wypróbowały... Jak? Słaba mikstura nie zadziałała. Mogłem się tego... Regularna porcja zdaje się wywoływać wymioty. Nie widziałem żadnych... Intrygujące. Któryś ze składników musiał... Silna mikstura zadziałała. Ale nie do końca. Zadziałała? Niesamowite. Ale co masz na myśli poprzez nie do końca? Przemienił się je... Nie, miałem raczej na myśli, że przemiana nie przebiegła pomyślnie. Następnie zamienił się w jakąś dziwną istotę, będącą półczłowiekiem. Zdumiewające. Udało ci się go... Proces chyba zatrzymał się gdzieś w połowie. Badany był wyraźnie niezadowolony. Szkoda, że nie mogłem zobaczyć tego na własne oczy. Oprócz łatwej do zrozumienia furii, w której mnie zaatakował, wydawał się dość ludzki. Nie przejmuj się wyzwiskami ciemnoty. Wielkie te informacje powinny mi wystarczyć. Wygląda... Przejdźmy jednak do twojej nagrody. Dzięki za pomoc. O, eliksir życia to spoko akurat. Ulryk naprawdę... Cóż, wszystkie, czyli nieliczne dowody potwierdzają tę tezę. Historia Archolos jest bardzo burzliwa. A ty jak myślisz? Jest nim czy nie? Szczerze, mam to gdzieś. O co chodzi z tymi rurami w całej twierdzy? No tak, na kimś z miasta może to robić spore wrażenie. To rodzaj ogrzewania. Jest to niezwykle przydatne. Jak... Dobrze. To chyba trochę nawiązanie do... Wilczej twierdzy? Kuźwa, przecież to jest wszystko jeden... Boże, wilczy ten... To jest nawiązanie przecież do Gry o Tron i Starków, tak? Oni też mieli ogrzewaną twierdzę. No i tak, też synowie wilków byli. Boże, ja jestem też kuźwa kumaty. Tak, kuźwa, bardzo jeden do jednego nawiązania, ciężko to przeoczyć. No dobra, nieważne. Ten skumał dopiero po rurach w zamku. No nieźle. Czemu co się dzieje? A, ten nadal nawalony. Co? W najbliższym czasie nie... No dobra. To trzeba znaleźć tam tych dwóch wariatów. Czas decyzji. Nie no, muszę pogadać z tym karczmarzem o tym Henku i Leffi, ale wiesz, już gadałem z nim o tym. Ej, ty. Co z... Nie jest najgorzej. Ja no nie wiem, coś się zbugowało? Co? Wszystko po stary. Ej, ty miałeś ten pas fajny, co? Dwa tysiące, staćmy teraz. Bierę go. Aha. Teraz mamy 35 bonus do obrażeń. Ja pierdzielę, ziomuś. Powinien być mądrzejszy. To jest już, powiem wam, taki konkretny. Może co inni do mnie piszą, poczekajcie chwileczkę. Co tu się dzieje? Ktoś tam mnie spamuje wiadomościami na tym. Tak jak mówisz. Jakieś nieważne rzeczy, dobra. Wszyscy uciekali jak zające. Byłem zupełnie sam. To było przecież jasne. No, teraz tutaj po prostu się stało. No dobra. Aha, wcześniej tego nie mogłem otworzyć, teraz można, dobra.
niestety po prostu libację uskuteczniają. Nie, oni chyba nie żyją. A nie, żyje. O cię cholera! A co ty tu robisz? Nie powinieneś spać w swoim łóżku? Być może. Przyszedłeś mnie tu edukować? Bo jeśli tak, to nie potrzebuję. Nie, nie edukować. Przyszedłem zadać ci parę łatwych i przyjemnych pytań. Dobra, to chyba przeżyję. Na szczęście kamień tutaj chłodny, więc łeb mnie już tak nie boli. Gdzie znajdę chętnie? Nie mam pojęcia. Jeśli nie ma go nigdzie w części mieszkalnej, to pewczy trzeźwy czy... Chęk, no przecież go widziałem, dobra. Zdaje się, że używasz czasem pewnych specjalnych bełt. To znaczy... On jest łucznik, więc chyba nie. Na przykład tak. Tak, zdarzyło się. Co prawda rzadko, bo w przeciwieństwie do Henka. Facet... Kiedy ostatnio były? Parę dni temu. Chciałem sprawdzić, czy w końcu... Zdaje się, że czeka mnie kolejna kilkumiesięczna przerwa od odwiedzin naszej kochanej... Kolej? Ta. Pomijając ostatnią wizytę, byłem... Jak się tu... Cóż... Piłem z Henkiem. Potem stwierdziłem... Nie masz czasem problemu? Ja? A co ja? Jakiś artysta, żeby się od alkoholu uzależnić? Dzięki. Powodzę. Dobrze. Dobra, Henk tamten, ja kojarzę go. On też tam spał na skale, rzeczywiście. Oczywiście powiedziałem sobie, trzeba pamiętać, że jest taki gość, a jak przyszło do szukania go, to zapomniałem oczywiście. No cóż. Taki jestem, piękny młody chłopak. A, to jakieś jest fajna roślinka. Szaf królewski, o. Ej! Marvin. No ty gościu, malinowy. Dobra, panie Henk. Chcemy porozmawiać. Ty pewnie... Zgadza się, czego chcesz. I nie mów tak głośno, łeb mi pe... Oczywiście, przyszedłem... Jasne. Używasz czat... Nie. Teraz? Tak, kiedyś dostawałem od... Niestety już od pewnego czasu. Kiedy ostatnio? Dawno temu, nie pamiętam kiedy dokładnie. Nie chodzę tam, bo mają drogi i niedobry alkohol. Taka to z Archolos... Stolica kultury. A tak mniej więcej kiedy to... Myślę... Jak się tu zna... Piłem ostatnio z Le Griffem, no... Nie masz czasem pro... A gdzie tam? Le Griff wspominał, że straciłeś swoje bełty w jakimś zakładzie. Tak powiedział? A, tak. Jakiś czas temu założyłem się z Jonem. Nie ma to jak dokładna relacja. Czyli te specjalne bełty może mieć jeszcze jakiś... Nawet na pewno. Facet dowodzi grupą, która ma oczyścić kopalnię. Oczyścić kopalnię? Tak. Ostatnio górnicy dokopali... Buźwa, będzie kolejna królowa pozaczy. Komory. Mruły najpierw zeżarły połowę kopiących i część strażników, a potem zajęły wszystkie tunele. Niektórzy uważają, że nawet wszyscy wilczy synowie razem wzięci nie dadzą im rady. I on też dostał bełty od Eina. Tak, z pewnością. Kiedy to mógł? Dostali je pewnie przed sam... Ale twoje dostał. No tak, tak jak powiedziałem. Mhm. Co jest zadaniem tej grupy? Jak to co? Przegonić bełt... Mówiłeś, że wszyscy wilczy synowie mogą nie wystarczyć. No tak. I on to jakiś specjalista. Jaką grupą dowodzi? Grupą elitarny. Jak wejść do kopalni? Pogięło cię? Po co chcesz tam wchodzić? Te mrówki cię zjedz! Mam bardzo ważną sprawę do kogoś, kto jakiś czas temu miał dostęp do tych specjalnych bełtów i był w mieście. Cóż, skoro mówisz poważnie, to będziesz musiał porozmawiać z Ulrykiem. Rozumiem. Nie ma Mhm, z Ulrykiem, no to kuźwa może być problem. Dobra, wpuściliśmy do Ulryka, wariacie? Muszę powiedzieć strażnikowi przy bramie, że chcę pomóc z kopalnią. Możesz przejść. Urlyk, pamiętaj. A, czy ja po prostu mogę przejść, a nie mogłem, bo kuźwa audiencja. To tak, myślałem, że kuźwa, będę chciał coś zrobić ważnego. Ciekawe, jaki jest. Kim jest Ulryk? Czy ma jakiś turbo fajny pancerz? Ramzy, ci kojarzę chyba nawet. Witam, nazywam się Ramzy.
Jestem właścicielem Silbach oraz okolicznych teren. Moi przodkowie założyli tę wioskę wiele wieków temu. I od tamtej pory nasz ród nieprzerwanie sprawuje nad nią Jeśli do tej pory jeszcze o mnie nie usłyszałeś, to chyba nie mamy o czym rozmawiać. Wybacz, słyszałem o tobie wielokrotnie, ale nigdy nie mieliśmy okazji poznać się osobiście. Nic dziwnego, jestem bardzo zajętym człowiekiem. Zarządzanie takim majątkiem to naprawdę sporo prac. Wszystkie te spotkania, dokumenty, nie mam nawet chwili dla siebie. Poza tym większość czasu spędzam w moim domu na Starym Mieście. A nie sądzę, byś... Mam tam dom stary. Skoro ty zarządzasz wioską, to co robi a... To chyba oczywiste. Albin zajmuje się wszystkimi drobnymi sprawami organizacyjnymi. Gdyby nie moje kontrakty z miejskimi osobistościami, Silbach już dawno nie miałoby co robić z tą całą wyprodukowaną żywnością. Co sprowadza cię do Wilczego Leru? To co zawsze. Spotkania, pertraktacje i zapytania. Odbywałem rozmowę z Ulrykiem, ale jej szczegóły nie należą do... No dobra, co tu mamy? Jakąś fajną skrzynię, tylko nie mam zaklęcia snu. Bym tak tą skrzynię przytulił, słuchajcie, tak między poliki i zawartość. Dobra, może tutaj na regałach jest kuźwa. Zaklęcie snu. Ona w Wargest. No tu widzę, że zaraz wszystkie książki te feltowe, co mogą je kupić, to będą mógł sobie mieć w ekwipunku, jeśli już ich nie mam wszystkich. Sprawdźmy to. Pisma, fioletowe książki. Czy mam od pierwszego tomu? Pierwszy, drugi, trzeci, czwartego nie mamy. Mamy wszystkie oprócz czwartego. Wiecie co, słuchajcie, ale z Ulrykiem to pogadamy w kolejnym odcinku. Cliffhanger, haha, bitches. Dzięki wam śliczne za uwagę. Widzimy się następnym razem. Nara!